Tytuł kursu: Roboty malarskie. Moduł: Sposoby przygotowania podłoży pod powłoki malarskie oraz sprzęt i narzędzia do wykonania powłok malarskich. Temat: Ręczne narzędzia i sprzęt malarski. Dzień dobry. Witam. Proszę nam powiedzieć, czym są narzędzia malarskie? Narzędzia malarskie to przedmioty, którymi wykonuje się czynności związane z przygotowaniem podłoża, a także naniesieniem i wykończeniem powłok malarskich. Proszę zatem powiedzieć o narzędziach, które mogą nam posłużyć do tych czynności. Jako pierwsze omówimy sobie pędzle. Zacznijmy od ich budowy. Wszystkie składają się z czterech podstawowych części. Roboczej, w zależności od rodzaju pędzla, odpowiednio spreparowanego włosia, sierści zwierząt futerkowych, włókna fibrowego, włókna syntetycznego, a także ich mieszanek. Zestalającej część roboczą za pomocą nieodwracalnego spoiwa, zazwyczaj żywicy syntetycznej, np. epoksydowej, fenolowej, mocującej w postaci ławki, skówki, pierścienia, sznurowania. Trzonka wykonanego z drewna lub tworzyw sztucznych. Czy istnieje jeszcze jakiś inny podział pędzli? Tak. Ze względu na kształt i przeznaczenie pędzle stosowane do robót malarskich dzielą się na pędzle ławkowce, prostokątne lub owalne, pędzle malarskie okrągłe, pierścieniowe, skówkowe, kapslowe, pędzle malarskie płaskie, zwykłe, angielskie, wykładziki, flisaki, kaloryferowe, kątowe, pędzle paskowce. Najważniejszym elementem każdego pędzla jest jego część robocza, która cechuje się w zależności od zastosowania różną wielkością. Kiedy należy korzystać z pędzli ławkowców? Ten rodzaj pędzli stosuje się do malowania farbami wodorozcieńczalnymi. Trwałość pędzla w zależności od wykonywanej powłoki, podłoża i sposobu obchodzenia się z nim wynosi od 3 do 6 miesięcy przy codziennym używaniu. Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą wypowiedź. Proszę nam teraz powiedzieć o kolejnej grupie narzędzi. Kolejną grupą są wałki malarskie. Kiedy należy je stosować? Stosujemy je do malowania dużych powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Używa się ich do farb wodorozcieńczalnych, emulsyjnych, silikatowych czy akrylowych. Stosowane są także do nakładania farb rozpuszczalnikowych. Ich rozmiary są różne, a najważniejsza część robocza pokryta jest tkaniną lub gąbką. Wysokiej jakości wałki wyposażone są w łożyska, zapewniające delikatne, lekkie i równe okręcanie się wałka wokół osi. Uchwyt wałka jest ergonomiczny, co zapewnia dobre przyleganie do dłoni. Droższe wykonane są z naturalnych skór, tańsze z przędzy poliamidowej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.